Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Agata. Znowu jestem ja pierwsza. Chciałam Cię wyprzedzić, ale no. się nie udało. I Hania. <laughs> przy sobie stań. Dzisiaj mamy trochę inny chyba odcinek niż zazwyczaj, bo, bo zazwyczaj mamy jakieś psychologiczne tematy czy psychologiczne wątki, a dzisiaj będzie o psychologach. Tak, o psychologach i, i różnych ścieżkach życiowych. I to jest też odcinek, mi przynajmniej przyświecało coś takiego, że to zawsze był kierunek bardzo popularny, ale dużo osób może się zastanawiać, czy obrać taką ścieżkę. Mogą mieć też jakieś swoje pojęcie o tym zawodzie. No z różnych źródeł niekoniecznie takich opartych na rzeczywistości. I jeżeli myślicie o wybraniu drogi psychologa, no to być może po tym odcinku albo złożycie papiery, albo, albo zmienicie zdanie, albo zmienicie zdanie. <laughs> <laughs> Aha, ale to tak, to trochę jeszcze obok zanim, zanim zaczniemy o tym mówić, to Zastanawiam się, czy jak ty szłaś na psychologię to właśnie miałaś takie wyobrażenie o tych studiach i potem też o zawodzie, jakie faktycznie się zrealizowało, czy jakoś inaczej to widziałaś? Jak ja podjęłam decyzję, że będę psychologiem, to miałam lat 13 i tak moje wyobrażenia to w ogóle były takie bardziej właśnie, że się z kimś rozmawia, doradza, że się mu tłumaczy pewne rzeczy i że tak się próbuje zrozumieć czyjeś motywy, psychika i tak dalej, i tak dalej. Także tak to sobie wyobrażałam. Natomiast pewno nie wyobrażałam sobie wtedy, że trzeba tyle łyknąć metodologii, statystyki, filozofii, logiki i innych przedmiotów. Aha, tak, no bo faktycznie się trzeba przekopać przez różne rzeczy. Ja, y, chyba jak, jak ja podejmowałam decyzję o studiach, to miałam niewiele więcej lat niż ty, y, <grym> ale, ale ja nie pamiętam, żebym miała właśnie jakieś takie wyobrażenia. To chyba jakoś tak, nie, nie wiem, to był jakiś impuls, decyzja taka. Trauma. <grym> <grym> nie, chyba nie, ale, ale, ale. Y, ale na pewno nie, nie wyobrażałam sobie faktycznie tylu... Y, Różnych przedmiotów, o których ty wspomniałaś, i że, że one będą jakoś no, znaczące. Co więcej, nawet na studiach czasami miałam takie poczucie, że ej, ale po co to? A, a dzisiaj już, już wiem. E, no właśnie, no więc trochę mamy taki pomysł, żeby opowiedzieć Wam dzisiaj o tym, co się na tych studiach dzieje i po co to z perspektywy psychologów, już trochę z takim kilkunastoletnim doświadczeniem. Mhm. Mm Poczekaj, liczę. 2023. No, oh. mm -hmm. okej. Okay. No to mi za chwilę stuknie 18. No to mi, mm, mi w tym roku 13. To oh. już naście. To już naście. Mm -hmm. Jesteśmy nastolatkami. Ja! Oh, stąd ten bunt Okej, 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 okej. Stąd tyle buntu. Po prostu mamy nastoletni okres w psychologii. Tak. No dobra, ale żarty na bok. Na pewno te nasze wspomnienia będą trochę inne niż dzisiejszy program, chociaż też zerknęłam na to, co jest dzisiaj w ofercie, że tak powiem, psychologii, czyli studiów psychologicznych. Natomiast to nie o to chodzi, żeby wymieniać te wszystkie przedmioty, tylko trochę zarysować, że to jest jednak 5 lat. Nauki, bardzo różnych rzeczy, że, że zanim się dojdzie do jak gdyby samych różnych teorii psychologicznych czy różnych praktyk, to jest też dużo takich podwalin, mm -hmm. o których w ogóle można by z początku pomyśleć sobie, że są totalnie niepsychologiczne, bo e, tak jak pamiętam pierwszy rok e, studiów, no to e, to, co, co było jakby chyba jednym z takich głównych e, wykładów, to była filozofia i logika. E, a obok filozofii i logiki była jeszcze historia myśli psychologicznej. Ojej! Oh, e, chociaż tam, e, tak jak sobie o tym, pamię jak to wspominam, to, no to to była filozofia, bo tam był Platon, Arystoteles... Pierwsze żeglowanie, drugie żeglowanie. Już nie pamiętam, czy te żeglowania były Platona czy Arystotelesa, ale, ale no to była filozofia. Aha. A ty nie będziesz, nie będziesz miała tego wspomnienia, które ja mam, bo nie miałaś historii myśli psychologicznej jeszcze w Poznaniu, bo, bo się dopiero później przeniosłaś, nie? Mhm. Ach. No, a a, no, a, a przy... czemu? A, co to za wszystko? Y, pamiętam profesora, który, który wykładał tę historię myśli psychologicznej, i myślę, że y, wykładał ją też du dużo, dużo wcześniej niż, niż ja zaczęłam studiować, bo już był takim e, no, starszym, e, uroczym dziadkiem. Mhm. Mm. Któż to? E, profesor Stachowski. A, legenda. I on, No I on z taką pasją o tym opowiadał. Y, i, jak pamiętam siebie mającą takie tam, nie wiem, bo wtedy z 19 lat, to to nie było jakieś takie porywające ale ten jego błysk w, ocz, w, w oczach, kiedy on opowiadał właśnie o, o tym, jak Arystoteles się uczył od Platona i jakie to wszystkie ich nauki miały znaczenie dla, dla współczesnej psychologii, że było w tym coś takiego niezwykłego. Chociaż no to tu, bo właśnie miałam takie zastanowienie, nie? Jakby co ta filozofia, po co to i w ogóle, i o co z tym, o co z tym chodziło? Natomiast faktycznie dzisiaj mam takie poczucie, że mm, te podwaliny no, trochę były pod takie myślenie, nie wiem, właśnie perspektywiczne, pod jakieś takie kombinowanie w głowie różnych rzeczy, że seria ta filozofia ma znaczenie dla psychologa w jego późniejszej pracy. Mhm. w ogóle w myśleniu. Ja już abstrahując od tego, że to tak ludzko fajne doświadczenie było, to, to z perspektywy psychologa ta filozofia ma znaczenie, no i logika, która też była obok, nie. Tak sobie myślę, że filozofia już dawała takie podwaliny pod to myślenie to zależy, nie? Bo z tym jesteśmy przecież bardzo kojarzeni jako psycholodzy tak, ponieważ już pokazywała tą, te różne perspektywy. Myślę, że jakby był przejazd przez różnych filozofów, nawet w takiej pigułce, to to można było zobaczyć, jak bardzo ich wizja świata się zmieniała na przestrzeni lat, nie? że mm -hmm. jeden widział świat tak, a inny widział inaczej, a potem za chwilę jeszcze się jakaś inna wizja pojawiała. Tak, i to daje już takie trochę przygotowanie, że, że nie ma jednej jakiejś twardej prawdy, że, że te perspektywy są różne, że zależą od czasów, że mogą niektóre się wzajemnie wykluczać i że to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, na co się powołujemy w danym myśleniu. Tak, tak, to właśnie zdecydowanie ważne. Pamiętam takie przedmioty właśnie, że jak socjologia, nie, że. Nie, ja nie, nie miałam socjologii. Nie miałeś socjologii? Mm -mm. Co za oszustwo? Mi to kazali nadrabiać w Poznaniu. Przykro mi. Musiałeś się Może ja przez przypadek poszłam. Może <laughs> 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 miałam tyle przedmiotów z nadrobienia, że może się. Nie wiem, za bardzo, za bardzo przełożam. Eee, neuronauka. Mhm, mm biologiczne podstawy zachowania, to mm -hmm. też jakoś się z tą neuronauką y, pokrywało. Pamiętam jeszcze taki przedmiot, jak on się nazywał. Percepcja i uwaga. To było w Bydgoszczy, mm -hmm. y, prowadzone przez już świętej pamięci profesora Jaśkowskiego. Jeżeli przekręcam, to przepraszam. Jaśkowski, tak chyba. Mm -hmm. I to ja do końca życia pamiętam ten przedmiot, bo on był też chyba trochę taki autorski wtedy na, na tych studiach. Mieliśmy dużo też takich doświadczeń percepcyjnych i pamiętam, że trzeba też, też było napisać pracę. Ja miałam pracę ze złudzenia. Ojen. Nie wiem, czy to dobrze wymówię, bo zawsze się zastanawiałam, czy ja to dobrze wymawiam, bo to był. Raszmił Hoffmana. Mhm. Mm Co to jest? I bardzo przepraszam, jeżeli ja tą teraz pokręcę, bo być może y, kręcę nazwę z, z, z specjalnym rodzajem złudzenia. To chodzi o. Jeżeli patrzysz na coś wprost, to mniej dostrzegasz ruch niż y, y, bocznym widzeniem. Aha. I to było takie doświadczenie, że siedzieliśmy przed komputerami i mieliśmy takie latające. Paseczki, niebiało czerwone zielono-czerwone. I chodziło o określenie ich prędkości w zależności od kąta patrzenia na nie. I rzeczywiście, że jak się patrzyło, jak gdyby pobocznie, to one wydawało się, że lecą jakoś tak szybciej. I jakoś mi to tak zostało, że kiedyś na Szubińskiej były światła mhm. i jedno było takie, ja nie wiem, czy takie trochę. Gorzej działające, czy coś takiego, ale wiem, że jak się na nie patrzyło wprost, to ono było czerwone. Ale jak patrzyłaś bokiem, to ono migało. No kurde. I tak sobie myślę, a to pewno ma związek z tym. Uh -huh. No ale to jak gdyby było też wytłumaczone biologicznie, ponieważ jako saki, nie wiem, tak, osoby ludzkie, mimo wszystko zwierzęta. Mimo wszystko zwierzęta, tak, że musimy dostrzegać ruch yy, z boku, z boku mm -hmm. żeby wiedzieć, czy się spodziewać jakiegoś ataku. Znaczy to ochronne wobec życia ostatecznie. Tak, że chodzi właśnie o, o taki instynkt. E, spoko. To ja jeszcze z takich przedmiotów gdzieś do, pewnie trochę o czymś innym, ale też w zasadzie chyba wykładających już takie realne podstawy psychologii, takiej powiedziałabym pewnie bardziej akademickiej, to Różnice Indywidualne. A, no. no tam było właśnie o, o, i, o, i o inteligencji, i trochę o, o procesach poznawczych. O temperamencie. E, o temperamencie, aha. Mhm. Tak, i to, to też, to, i to był chyba taki, mam wrażenie, bo to jakoś musiało być na początku studiów max na drugim roku. Mhm. E, I tam już się faktycznie powoli zaczynały takie kawałki psychologiczne. Ale to, no właśnie, ale to dopiero później, nie? Bo, bo też jeszcze o tym wspomniałaś, a nie, nie wróciłyśmy do tego. Statystyka. O. Statystyka na różne sposoby, w różnych momentach studiów. Tak, i to była przecież zmora, przynajmniej w Bydgoszczy pamiętam, że to był absolutny postrach. W Poznaniu też. W Poznaniu też, szczególnie, że przynajmniej wtedy, kiedy ja studiowałam, to wykłady ze statystyk i metodologii badań naukowych prowadził profesor Brzeziński. On wtedy był dyrektorem instytutu, więc też dodatkowo to robiło tak, że wszyscy się jakoś też tego obawiali. Ale faktycznie, jakby ja zapamiętałam z, z też z tych, z tych wykładów, czy no w ogóle ze statystyki, z tych ćwiczeń też, że to że to naprawdę ma znaczenie, kiedy badania są, nie wiem, rzetelnie przeprowadzone, a kiedy one są, nie wiem, jakoś rzetelnie przedstawione w artykułach naukowych i jakoś tak wtedy naprawdę nie sądziłam, że to miało taki sens, ale, ale dzisiaj już znowu mam też takie, nie? że okej, okay, że rozumiem, czemu nam tak to wkładali do głowy, mhm. chociaż ta moja dwudziestoletnia głowa nie szczególnie chciała jakoś to przyjmować, nie, że o Jezu, po co to, tak, tak, nie no, to wtedy to, to, to była zmora, ale ja, do, ja nawet tutaj mam chyba do dzisiaj ten zeszyk z statystyki, ponieważ to był chyba jeden z moich zeszytów w całej karierze mojego bezgrania po różnych rzeczach. Najpiękniejszy zeszyt, jaki prowadziłam w historii o, o. swoich wszystkich przedmiotów, ponieważ zostałam mianowana przez wtedy jeszcze doktora, koszałkiem opałkiem to była taka funkcja. Uuu, co robił koszałek opałek? Właśnie, kurczę, koszałek opałek miał robić dokładne notatki, przedstawiać mu i no, żeby to było właśnie dokładne, jakie zadania były, jakie teorie i tak dalej, że to miało być bardzo przejrzyste. I ja zostałam tym koszałkiem opałkiem, więc ja naprawdę się do tego nieba zgrałam i w ogóle i było cudownie. Więc też bardzo uważałam znaczy, na innych też uważałam. Jasne. Nie, ja, ja, ja w ogóle uważałam, bo ja jestem słuchowcem, więc i ja staram się nie opuszczać wykładów dlatego że jeżeli ja po prostu byłam i słyszałam, co ktoś mówi, to już była po, połowa sukcesu, bo ja zapamiętywałam bardzo szybko. Gorzej było z czytaniem. Okay. No, tak, więc ale też jeżeli chodzi o sam sens tego tego, tego przedmiotu, no to rzeczywiście to się dopiero po latach jak gdyby to rozumie, że jaką daje to wiedzę, jak patrzeć trochę między wierszami. Mhm. Ale to już nawet się pojawiło w jednym z naszych podcastów. Nie wiem, czy pamiętasz, jak bo teraz nie pamiętam, jaki był tytuł tego podcastu, ale najpierw oglądałyśmy i też puściłyśmy wszystkim do posłuchania z YouTube'a dwóch wystąpień. Nie wiesz, o jaki odcinek mi chodzi. Ja nie pamiętam też, kto na tych wystąpieniach mówił. No nieważne, w każdym razie powoływałyśmy się na jakiegoś pana ze zwp u który opowiadał Aha. o jakichś badaniach. A w naszych głowach pojawiło się zastanowienie, jakby po drugiej stronie, bo on mówił, że tam to będzie trochę strzał, że dajmy na to 75% osób zrobiło coś tam, a my obie na to zareagowałyśmy. A, że ciekawe, co zrobiło te pozostałe 25 i dlaczego oni zareagowali tak. No i właśnie to jest takie myślenie. Mm, którego faktycznie trochę ta metodologia badań naukowych no przynajmniej mnie nauczyła. Nie, że mhm. okej, okay, że jakby jedno się przedstawia w, właśnie w artykułach, że tam jest najczęściej jakieś potwierdzanie hipotez, tam i super, e, no ale właśnie jest gdzieś obok tego zawsze takie pytanie, a co z tą resztą, nie? że gdyby opowiedzieć o tych wynikach w taki całościowy sposób, no to, że tam widać dużo więcej zazwyczaj niż tylko to, co, co możemy przeczytać w artykułach. No tak, i jak już się zna to całe zaplecze, to wie się też, jak powinny być organizowane, że tak powiem, eksperymenty, jak powinny być dobierane próby, i jeżeli widzimy, w, że ktoś się powołuje na jakieś takie badania, gdzie, nie wiem, próba była jakaś taka mała, tak, jakaś dobrana po prostu, nie wiem, bo. bo... Bo ktoś zapłacił i to już wtedy, no wiadomo, przyjdą jakieś osoby, a nie inne, tak? Że, że to wszystko ma się później już troszeczkę tak w nawiasie w głowie, że aha. Że te wnioski są bardziej lub mniej wiarygodne. I to jednak swoje robi, nie? Że, 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 że ma się to zawsze z tyłu głowy i, i jak już się czyta różne artykuły i różne badania, to już umie się przeczytać też ten kawałek, gdzie, gdzie jest sama metodologia badań, opis procedury i tak dalej. I to też jest jakoś takie zrozumiałe. Ale też to, to będzie trochę obok, bo sobie myślę, że mimo, że na psychologii faktycznie dużo, dużo temu wątkowi się uwagi poświęca, to wydaje się, że jakby już później w tych badaniach nie zawsze to jakoś tak sprawnie wychodzi, albo bardzo się jakoś przywiązujemy jako, jako badacze, jako psycholodzy badacze, czy psychologowie badacze do, do pewnych określonych wniosków, które nam wychodzą. A w jakimś jednym z podcastów, którego niedawno słuchałam, wypowiadał się też jakiś chyba fizyk i... To było dla mnie takie niezwykle zaskakujące, w jaki sposób on mówił, nawet nie wiem czy o swoich badaniach, ale nieważne, jakby bardzo krytycznie, to jakby przy, cały czas mając gdzieś w swoim umyśle, że pewne rzeczy w tych ich badaniach wyszły, ale że oni nie są w stanie sprawdzić wszystkiego. Jakby cały czas z takim okiem na to, że. Żeby dojść do takiego momentu w wynikach, to oni coś musieli założyć, czego nie są w stanie sprawdzić, i nawet zakładali takie bardzo absurdalne hipotezy, ale gdzieś cały czas mając to z tyłu głowy, że okej, okay, te wyniki nie muszą być takie bardzo trafne, ale te wyniki naprawdę były całkiem, całkiem rzetelne i sensowne. Ale to sobie myślę, że to trochę może różnić badaczy, właśnie nie wiem, fizyków od badaczy, psychologów, że to założenie no właśnie dotyczące tego, czy te wyniki są trafne, czy nie, będzie różne. Mhm. To mi się przypomniał ten eksperyment Zimbardo, też chyba o tym... Kiedyś opowiadałyśmy, nie? Że, że pewne eksperymenty, które poszły w świat jako już pewna prawda naukowa, później się okazywało, że kulisy eksperymentu były takie, a nie inne i że rzucały mocno cień albo światło, zależy co, na, na te wyniki, jakie jak czytać. No Ale gdyby tak dalej sobie o tym myślę, to. No miałoby to sens w zasadzie, żeby wszyscy ludzie mogli być przeszkoleni w takim e, krytycznym czytaniu różnych wyników badań, e, żeby, żeby mieć trochę takiej wiedzy na ten temat. Że to oczywiście psychologowi jest potrzebne z perspektywy zarówno nie wiem, tworzenia i konstruowania badań, jak i też potem czytania nowej wiedzy, ale że to w zasadzie miałoby sens dla każdego. Znaczy, to żeby nie było, że metodologia badań naukowych dotyczy tylko psychologów, no, nie? No bo, no, nie, nie? Nie, nie, ale, ale, ale właśnie, że, że, ale żeby, że nas tego uczyli, ale że wiele osób no, nie ma takich. Yy. To znaczy, że fajnie by było, gdyby tego yy, takich podstaw uczono, nie wiem, w szkołach średnich chociażby, nie? Że, że tak sobie myślę, że yy, to yy, może to straszne co powiem, ale jakoś wydaje mi się bardziej potrzebne takie czytanie. Yy, jak rozumieć pewne badania, tym bardziej, że wchodzimy w taką, no, już dawno weszliśmy w erę naukową, niż no, nie wiem, tangens, kotangens, bo ja do dziś nie wiem, po co mi to. Ja tego się nigdy nie nauczyłam, bo byłam na wakacjach, jak to było... Niemożliwe. Naprawdę. ani bo ci dyplomy po odmierach. No dobra, także to jest. No, nasza myśl o psychologii jest taka, że, że ten absolwent psychologii, to on na pewno przez pierwsze lata uczy się wielu różnych podstaw, nie tylko teorii psychologicznej, ale że to jest dość szerokie pojęcie. Później wkraczają też różne praktyki. Ale właśnie tu, tu trochę ci przerwę, bo już jesteśmy przy absolwencie psychologii, a ja pomyślałam sobie, że na razie mniej więcej dobrnęłyśmy do końca trzeciego roku. I, I nie bez powodu zwracam uwagę na ten trzeci rok, bo to jest taki moment, gdzie student psychologii wybiera Aha. specjalność. Tak. I można. No, Akurat w poznaniu, jak ja studiowałam, to były do wyboru trzy specjalności. Wiem, że w różnych innych miejscach są też inne, no ale to gdyby nawet zrobić taki krótki przegląd, to to, co na pewno jest do wyboru zazwyczaj, to jest psychologia kliniczna. I wtedy są te wszystkie kawałki. W dużym uproszczeniu nazwijmy to, nazwijmy to podstawami też psychiatrii i, i różnych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, i to jest jedna ścieżka. Druga ścieżka to jest psychologia pracy i organizacji, i jak ktoś wybiera tę ścieżkę, to on nie liźnie nawet tych takich kawałków pomocy psychologicznej. Była też taka ścieżka jak psychologia edukacji, ale na nią wychowawcza była. W Bydgoszczy chyba. No, to nie, nie, nie wiem, czy to, czy to ten sam kawałek, ale to coś pewnie może być my. podobnego. Psychologia społeczna chyba gdzieś też jest na niektórych my, uniwersytetach. Też była w psychologia społeczna i ta kliniczna, właśnie to, to był powód mojego przejścia do Poznania, ponieważ w Bydgoszczy była wtedy psychologia kliniczna dziecka. Nie było dorosłego. A ja chciałam iść w dorosłych, i miałam do wyboru albo właśnie kliniczną dziecka, albo społeczną, albo. Co to było? Nie pamiętam, co to było. Rehabilitacyjna chyba, może coś takiego było. Psychologia rehabilitacyjna. No, ale właśnie, że to, to też pokazuje, jak bardzo różne mogą być te, te ścieżki i jak bardzo różni będą absolwenci psychologii. Tak. Że to czasami może być tak, że spotkamy kogoś, kto właśnie nam się przedstawi, że jest psychologiem, i zazwyczaj pojawia się w głowie taka myśl, że a to on tam, nie wiem, wszystko wie o człowieku, że teraz można mu się pozwierzać i że on tak będzie taki pomocny i w taki będzie Takim to jest będzie taki już nie? psychoterapeutą, że będzie się widział nie? przez człowieka wszystko ale no to może być absolutnie nieprawda. On może być bardziej wykształcony w jakiejś rekrutacji, w rozumieniu działań właśnie w organizacjach tego, jak tam ludzie się ze sobą dogadują albo nie dogadują i dlaczego. Tak, tak. A, a, a jest takie... E, no taki mem gdzieś chodził ostatnio, nie wiem, czy widziałeś, e, że ja tłumaczący e, różnicę między psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą, i tak dalej, i tak dalej. I jest taki facet, który taki jest zapalczywie tłumaczący jakieś kobiecie, i po, po jej stronie jest takie, taka zażenowana mina i taka myśl, że a co robi psycholog? Że my mamy w głowie te wszystkie rozróżnienia, a ludzie często jak gdyby wrzucają to do jednego worka, czyli że właśnie psycholog to jest taki. Taki psychoterapeuta, albo że każdy psycholog to jest właśnie taki e, właśnie gdzieś w służbie zdrowia, zajmujący się problemami psychicznymi, a to jest bardzo duża, e, duża działka, nie? E, To są badacze, właśnie nie wiem, kultur, różnych zwyczajów, tak? To są różne badania naukowe, no właśnie psychologia pracy, jak tak powiedziałaś, nie wiem, praca z niepełnosprawnymi. Mhm. No, psychologia społeczna trochę jakoś zahacza, czy jest bliska socjologii. Tak, tylko patrzy od innej strony, ale jak gdyby na to samo zjawisko, tylko socjologia tak. patrzy bardzo, bardzo szeroko jak gdyby od góry, a my patrzymy od. jednostkowo. Jednostkowo. Od... No właśnie, czyli że to, te ścieżki mogą być mega różne. No i właśnie, co po takiej psychologii można robić? No, Bo, ma... no co może robić psycholog? Może robić diagnozy psychologiczne. Może. Może opiniować. Też może. Może orzekać. Mhm. Mm może się zajmować psychoterapią, ale oczywiście z gwiazdką po ukończeniu kolejnych czterech lat studiów. <noise> Więc no nie wiem, czy to jest dobre. I może udzielać tak zwanej pomocy psychologicznej. Ale czy to nie jest wszystko z tego kawałka takiego bardziej klinicznego? A mówiłam o testach. Nie, no to, to też jest pewne, ale myślę, że diagnoza psychologiczna. Diagnoza psychologiczna nie musi być tylko tak. kliniczna. Nie, bo tak sobie myślę, że faktycznie te wszystkie diagnozy właśnie w różnych organizacjach, w firmach, że to, to jest trochę inny kawałek diagnozy, a to też jest diagnoza psychologiczna. Mhm. Na pewno psycholog ma dostęp do narzędzi psychologicznych, czyli do różnych testów, które e, może przeprowadzać tylko posługując się e, dyplomem znaczy posługując się, mając ten znaczy, tak dyplom. że mając mhm. do tego uprawnienia i że przekazywanie takich testów innym osobom, które takich uprawnień nie mają, już jest zabronione prawem. Mhm. No i te testy są też, jak gdyby, przynajmniej powinny być ściśle, jakby, strzeżone. Mhm. No, wiemy, że nie zawsze tak jest, ale też, to, tak jeszcze wracając nawet do studiów, to faktycznie ja na studiach miałam, co najmniej kilka takich przedmiotów z testów, którymi może się posługiwać psycholog. No tak, no, badania inteligencji, nie? Mm -hmm. te, 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 osobowości. Te osobowości. No na różnicach indywidualnych też były różne testy, nie? Temperamentalne tak. i tak dalej. Mm -hmm. eee, także. Eee, co jeszcze? Bardzo wielu psychologów pracuje w rekrutacji, jakoś też właśnie w marketingu i w HR-ach. A to chyba dalej jest rekrutacja albo gdzieś to okolice rekrutacyjne. I no, tam wydaje się, że też te kawałki takiej no, oceny czy diagnozy mogą być przydatne ale też z taką no właśnie uważnością już na to, co jest ważne dla danej organizacji. Teraz mi się przypomniało, że jak kiedyś w TVN, jeszcze w ogóle oglądałam częściej telewizji, bo teraz prawie w ogóle nie oglądam, więc może to się dalej dzieje, ale no to, to przynajmniej kiedyś tak było, że były jakieś tam TVN fakty, czy, czy jakieś takie nie wiem, uwaga, czy coś takie społeczne, różne programy, to y, zawsze proszono psychologa o wypowiedzenie się na jakiś temat, żeby, gdyby tutaj, no ktoś z tej perspektywy powiedział, co tu się wydarzyło, albo tam ktoś kogoś zabił, albo coś tam coś tam. I zawsze była y, wołana ta sama pani psycholog i ona miała bardzo różne. W zależności od tego, czego się podejmowała, to tam miała, że jest psychologiem sportu, psychologiem klinicznym, <gryminalny> psycholog kryminalny i tak dalej, i tak dalej. Czyli pani miała bardzo różne przydomki w zależności od tego, <gryminalny> tak, co robiła. Tak, tak. Gdzieś miałam, że za chwilę będzie psycholog sąsiedzki, psycholog, tam nie wiem, psycholog motyli, psycholog sklepowy, no nie wiem, że. <grym> <grym> Ale właśnie, bo trochę się z tego teraz tutaj naśmiewamy, ale pomyślałam sobie, że wydaje się, że wychodzi w tym wszystkim jeszcze jeden kłopot, em, jakoś związany też z regulacjami tego zawodu, mhm. że z jednej strony, no właśnie, wszystko fajnie, bo, bo, bo no ja dzisiaj sobie myślę, że studia psychologiczne faktycznie to, to jest obszerna wiedza z różnych zakresów i ona bardzo poszerza myślenie. Mm, i daje właśnie ten kawałek takiego patrzenia na wszystko, właśnie z, z, tą, z tą myślą z tyłu, że to zależy, bo, bo może być tak, tak, jeszcze na 15 innych sposobów. Ale no, jeśli chodzi o prawne uregulowania tego, w jaki sposób, nie wiem, właśnie psycholog pracuje, czy, czy, czy są jakieś samorządy, czy tak jak, nie wiem, lekarze mają jakieś swoje izby, no to psycholog jest zawodem totalnie nieuregulowanym. Znaczy, może totalnie nie, bo teoretycznie jest jakaś ustawa, ale ona zdaje się nieszczególnie funkcjonuje. I wokół tych regulacji zawodu psychologa jest cały czas bardzo dużo wątpliwości. Nawet ostatnio one ponownie gdzieś tam wyszły na światło dzienne, ale to jest pewnie coś, o czym też warto wiedzieć. Mhm. To jest jak gdyby też wtedy byśmy musieli zrobić takie. Y zahaczenie o psychoterapeutę, nie, bo to też jest jak gdyby taki na czasie temat, co się dzieje z tymi psychoterapeutami, bo rzeczywiście jest dużo szumu wokół nowych pomysłów, jakby to uregulować. No bo rzeczywiście tak w tej chwili to my możemy opowiadać sobie o takiej ścieżce właśnie jak najlepiej zostać, nie wiem, psychoterapeutą. Moim zdaniem, mimo wszystko, fajnie by było skończyć studia psychologiczne, bo to naprawdę daje sporą podwalinę pod późniejsze e, nurty. Jak, jak one się jeszcze nawet między sobą różnią, to już ma się pewien pogląd, że, e, że może być różnie, nie? i że jak się człowiek jakoś tak nie zamyka w jednej perspektywie. Znaczy to, co mówisz, jest mi mega bliskie, bo. Yy... No bo ja widzę ogromną wartość tego, że faktycznie na studiach psychologicznych jest, no, że, że można przejechać przez cały przekrój właśnie teorii jest Bardzo psychologicznych. różnorodnie. Tak, tak, od tego, jak to było na samym początku, co się działo później, jak tak. to potem wymyślił coś w jakimś następstwie, i że najpierw poznaje się te wszystkie nurty psychologiczne, czy te wszystkie teorie rozwoju człowieka, i można jakoś się do tego odnieść, czy, czy do tego mi blisko, czy ja widzę to tak, czy widzę to inaczej. A kiedy nie ma tego backgroundu, no to rozumiem, że wybieram trochę szkołę psychoterapii, osadzoną w jakimś konkretnym nurcie, no niejako na oślep. Mhm. I trochę, e, ponieważ te nurty czasami ze sobą konkurują, to mogę mieć takie trochę mylne pojęcie o tych e, konkurujących. O tych pozostałych. O nie? tych pozostałych, mhm. tak? Nie, że no, ten mój jest najlepszy, a te inne to. No szczególnie, że zazwyczaj w większości szkół psychoterapii już to taki jest przekaz, nie? że to nasze podejście jest najlepsze. No najlepsze Najlepszejsze z najlepszych, tak. No i Jeśli nie jest faktycznie się gdzieś w tym psychologiem i, i nie ma się uruchomionego tego własnego krytycznego myślenia wobec tego wszystkiego, no to łatwo ulec temu, nie? Że, że, że to my wiemy najlepiej. Bo ta moja szkoła jest taka najfajniejsza. No ale psycholodzy też ulegają temu myśleniu. No też, nie? Ulegają. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że, że to jedno Ale teoretycznie mają większą szansę nie ulec. Ale bardzo teoretycznie. No właśnie, ale wracając jak gdyby do tego, że dziś i ustawa o psychologach jest no, taka nie do końca czynna, jakbym bym to powiedziała ustawa o psychoterapii to jest w ogóle... No w ogóle nie istnieje. No, a, a, no, po pierwsze nie istnieje, a to co się tworzy, to nie wiadomo co po prostu się wydarzy w następnych y, miesiącach czy latach. Nie wiadomo jakie to będzie miało y, wpływ na pacjenta, ale to też czy pacjenta, klienta, czy w ogóle odbiorcy, odbiorcy usług czy potrzebujących. Y, ale chodzi też o to, że y, tak naprawdę, najważniejszą informacją płynącą z tego, że to są zawody nieuregulowane, jest to, że można trafić do kogoś, kto się nazywa psychoterapeutą, a w ogóle nim nie będzie. Mhm. Bo do psychologa nie można, w takim sensie, że, żeby tytułować się psychologiem, faktycznie trzeba mieć dyplom studiów wyższych tak. z tytułem i zakończyć to właśnie z tytułem magistra psychologii. Natomiast można trafić do kogoś, kto napisze sobie na tabliczce psychoterapeuta, a będzie... Hmm, z Wróżką. Zawiesiłam się, bo chciałam powiedzieć mechanikiem samochodowym, ale no. Żeby być mechanikiem samochodowym, trzeba być mechanikiem samochodowym. Po prostu. No dobra, ja. ale mechanik samochodowy może się w pewnym momencie znudzić swoimi samochodami i stwierdzić, no skoro y, psychoterapeutom płacą za jakieś. Mm, aha, aha, to ja też tym takim będę, nie? Też tak. Mówiłam. No i mogę to robić w swoim serwisie. No. E, także y, na to bardzo uczulamy, bo, bo rzeczywiście w tej chwili. No, jeżeli się nie zażąda, jeżeli się nie wie tego, jeżeli się nie spyta swojego psychologa czy psychoterapeuty o wykształcenie, no to naprawdę mogą się nami zajmować bardzo różne samozwańcze jednostki i niestety nikt ich za to w tej chwili nie ma jak ukazać. U ukarać, mm -hmm. przepraszam. Tak. No i jest to, jest to spory kłopot, bo jednak zarówno zawód psychologa jak i zawód psychoterapeuty no to zawody wysokiego zaufania publicznego i to jest jedno, ale dwa. Mm, no, że wbrew temu, co jakoś ja zapamiętałam z takich pierwszych lat, nawet nie pierwszych lat może to za dużo, ale pierwszych miesięcy uczenia się jako no, psychoterapeuta uzależnień jeszcze wtedy, to było takie powiedzenie, że jakby temu pacjentowi nie można bardziej zaszkodzić. Mhm. A dzisiaj myślę już sobie o tym, że to nieprawda. Że ktoś, kto podejmuje jakieś nieprzemyślane interwencje wobec osoby w kryzysie psychicznym, może zrobić jej większą krzywdę niż ta, z którą ona do niego przychodzi. I tu to budzi na przykład no, dużo moich wątpliwości, nie? Że, no, że teoretycznie każdy może sobie w tym pracować, a to jest jednak taki bardzo wrażliwy zawód. Mhm. No tak, to też y, rozmawialiśmy przed y, nagraniem o. Y... Etyce zawodu psychologa, nie, że to też jest tak dosyć mocno wałkowane i no, nie wiem, prawo, jakieś takie właśnie, Jezus, Maria, Coś dotyczące poufności, ale też traktowania w specjalny sposób, ale też nie wychodzenia ponad swoje kompetencje, ciągłego dokształcania się. I tam jest bardzo dużo obowiązków po stronie pilnowania, właśnie też po pierwsze, żeby nie zaszkodzić. Mało jest spraw tego psychologa tam, tylko właśnie tak się śmiał mnie, że. że tu obowiązek, tu obowiązek, tu taki, tu taki, a prawo to ewentualnie, żeby nie dbać o to, żeby się nie wypalić zawodowo. Ale to, żeby się nie wypalić zawodowo w kodeksie etycznym też jest w dużej mierze z myślą o pacjencie, nie? czy o odbiorcy, że, że trudno jest pomagać, będąc wypalonym. Tak, no i dlatego masz o siebie dbać. Okej, okay. <laughs> 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 będę. <laughs> mm -hmm. e Okej. Okay. Ja myślę, że nie będziemy jakoś tak wjeżdżać dalej, nie wiem, w psychoterapię i tak dalej, bo to chodziło właśnie troszeczkę, żeby powiedzieć o psychologii i o tym, co się robi na, na studiach psychologicznych. I że żeby to jednak potraktować, o, to takie praktyczne przesłanie do osób, które chciałyby iść w tę stronę. To jest zawód, którego. Końca edukacji nie widać? Nie, zdecydowanie nie. Trochę tak, jak, znaczy nie, że porównuję te dwa zawody, ale tak jak sobie myślę, że prawnik musi mieć cały czas aktualizację wiedzy, bo przepisy się zmieniają, więc musi, jak gdyby, więc nigdy się nie nauczy i nie pójdzie spać spokojnie. Tak może przepisy się nie zmieniają, choć. Znaczy, bo ja też pomyślałam sobie, wiesz, jak teraz ciebie słuchałam, że e, większość zawodów, przez które gdzieś się tak prześlizgnęłam w swojej głowie przed chwilą, e, no, też wymaga takiego e, naaktualizowania no, tej wiedzy, bo no, nawiązałaś do prawników, sobie też myślę, no, że wypadałoby, żeby lekarze jakoś aktualizowali swoją wiedzę. E, pomyślałam sobie o, e, o fryzjerach, że oni e, też tam wszyscy muszą, wszy wszyscy muszą mhm. więc to, to pewnie nie jest ostatecznie jakieś takie zaskakujące. E, ale to, co wydaje się być takie dosyć charakterystyczne, to to, że stosunkowo niewielu psychologów zostaje jakby z gołym takim dyplomem, że zazwyczaj podejmują jakieś kolejne ścieżki kształcenia, nie? Czy to będzie właśnie 4 lata potem na psychologii klinicznej, żeby zrobić sobie specjalizację, czy 4 lata na jakiejś szkole psychoterapii, czy nie wiem, tam będą się specjalizować w psychoterapii uzależnień, no że jakby tych ścieżek jest kilka, czy pewnie nawet i kilkanaście, ale że to ta psychologia jest tylko tą taką podwaliną. No tak, ale jest też dużo osób, które kończą psychologię i jest kompletnie kimś innym i właśnie zostają wtedy z gołem, ten, no, myślę, że mają gdzieś w głowie jak gdyby to, to, e, to doświadczenie, a robią sobie szczęśliwie inne rzeczy i żyją jak pączki w mojej. Przepraszam. Zanim przejdziemy do poleceń, bo nie wiem, ile my znowu gadamy. Nie, tak już. Tak spoko. Poszalałyśmy, ale wystarczająco. Bo tak y, chciałam trochę nawiązać do takich stereotypów y, tego zawodu, nie, że... Że po pierwsze to jest jakaś taka osoba, która widzicie na przestrzał, tak, która Tak, oczywiście, jest jasno widzem i ma o tobie tak. absolutnie całościowe pojęcie od pierwszego słowa, jakie wypowiesz. Tak. Ja się też spotkałam w ciągu życia z takimi bardzo skrajnymi postawami od jednej do drugiej, nawet w jednym miejscu pracy raz byłam widziana tak, a raz drugi z innej strony, czyli na przykład, że ty ten psycholog robi, tam się gada, bez sensu, tam jak się czujesz, ale jak się coś działo, to to e, no, e, e, gdzie jest psycholog? Niech on coś zrobi z tym człowiekiem, bo my kompletnie nie wiemy, co zrobić. I wtedy psycholog był takim Bogiem. Tak, <laughs> już takie złudne przekonanie. Wiesz, jak ktoś już z tym psychologiem jest specjalistą, to tak, on dopnie, na pewno tutaj... Prosto, człowiek się uspokoi od razu. Wszystko załatwi. Ale też e, a propos stereotypów, no to jest ten e, stereotyp, że na psychologię idą osoby, które same potrzebują pomocy psychologicznej. A to jest stereotyp? Myślałam, że to prawda. Właśnie, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że ja też myślę, że to prawda. <laughs> Bądźmy szczerzy. <laughs> Więc właśnie to chciałam <laughs> powiedzieć: że to jest. wszyscy tak myślą i wszyscy mają rację. <laughs> ale wiesz, tak się śmiejesz, śmieję, ale w wykładach, które ostatnio prowadziłam na bazie pewnego przygotowanego scenariusza, jest takie zdanie, że według współczesnej psychiatrii wśród ludzi zdrowych nie ma ludzi, którzy nie mają jakichś e, psychicznych. E, Objawów? Nawet nie wiem, czy objawów, bardziej, bardziej no generalnie jakby konkluzja tego zdania była taka, że wszyscy jesteśmy e, z, z jakimiś zaburzeniami. No, no pewno, bo to zależy, mhm. jaką normę przyjmiemy. Tak, dokładnie tak, więc jakby tutaj to w ogóle nie jest w żaden sposób, nie wiem, jakoś dotkliwe, czy obraźliwe. No, po prostu to jest fakt, że każdy z nas coś ma. A jak no właśnie, ta norma będzie wyśrubowana, no to już w ogóle. A, norma! To też jest. Na, uwaga, na psychologię jest też yy, w ramach yy, uczenia się o diagnozie jakościowej, ilościowej, też mnóstwo norm i tak dalej, i tak dalej. O, nawet tu się pochwalę, że dostałam od, yy, autograf od profesora Poluchowskiego, yy, który napisał książkę Diagnoza Ilościowa i Jakościowa, i mi napisał, że, yy, bo, bo to. Na studiach dostałam ten autograf, i on tak słodko napisał, że, że to naprawdę jest bardziej interesujące, jakie jest się praktykiem, niż jak jest się studentem, bo to wtedy jest strasznie nudne. No, i miał rację. Bo jak ja pamiętam studiowanie właśnie tych wszystkich książek psychologicznych, to ja wielokrotnie miałam takie poczucie, że. Ja nie rozumiem, o co w tym chodzi. Ja w ogóle nie rozumiem, co czytam, łącznie z tym, że to było dla mnie mega zabawne, ale przyznam się i to prawda. Chociaż nie wiem do końca, czy to bardziej o mnie, czy bardziej o autorach książek, że zdarzało mi się sprawdzać niektóre słowa z tych książek początkowo w słowniku, że ja totalnie nie wiedziałam, co one znaczą. Niektóre sprawdzam w słowniku języka angielskiego, bo to też zaznajmy mi trochę się z tego niestety nalewaliśmy. To znaczy, nie, nie wiem, czy niestety, ale się nalewaliśmy, że niektórzy autorzy podręczników psychologicznych robią wyścigi, która będzie bardziej skomplikowana i <laughs> używają angielskich słów tylko lekko z żeby po prostu brzmiało bardziej Mądrzej. mądrze, bardziej naukowo, czy coś tam jeszcze. E, natomiast już dzisiaj to te książki zdają się mieć dużo więcej sensu niż, mm. niż wtedy. No. no, znaczy, no rzeczywiście, bo y, mają, mają sens, ponieważ człowiek ma do czynienia z praktyką i wtedy to ten tekst jest bardziej ożywiony. On naprawdę mm. czegoś dotyczy i to się z czymś łączy. A jeżeli wszystko jest taką, to też jest taka porada na przetrwanie studiów psychologicznych. To naprawdę trudno jest, jak to jest wszystko abstrakcyjne, więc im więcej jakiejś praktyki, tym, tym jest to rzeczywiście prostsze. Propo praktyki, <grym> się przypomniał, że w ramach, właśnie psychologii sądowej, mieliśmy wizytę w oddziale w więzieniu półotwartym i naszym zadaniem było przeprowadzenie diagnozy skazanego. Czego szybko zaczął ciągnąć do tego więzienia? <grym się wytrzymał> <laughs> nie musisz tego komentować. <laughs> I e, nie, nie pamiętam, jakie były pozostałe testy, bo to już wyparłam, ale jeden bardzo dobrze zapamiętałam, bo to był akurat rysunek drzewa. <laughs> no i e, jak. Jak się to robiło na sucho, w sensie opowiadało się o tym na ćwiczeniach, to wszystko wyglądało tak jakby do znudzenia prosto, tak? że, no. a później w kontakcie w tym, z tym człowiekiem, jak się siadało i, i miało się powiedzieć jakąś prostą instrukcję, to się okazało, że z tego stresu i tak dalej, ja zapomniałam dodać jednej dość istotnej, istotnego zdania do instrukcji, no bo instrukcja Brzmiała, proszę, narysuj drzewo owocowe. Masz na to 15 minut. A czego nie dodałeś? Nie dodałam 15 minut. Po prostu powiedziałam, proszę, narysuj drzewo. A mi się trafił chyba taki gość, który. Artysta plastyk. Naprawdę artysta plastyk, więc jak. E... Pamiętam, że ci wychowawcy oni byli w ogóle tacy lekko sfrustrowani, że znowu mają jakąś wycieczkę, że oni przecież tam mają robotę, a tu mają jakieś studentki i tak dalej. I jak już minął czas na popisywanie, to już naprawdę to nudziło, że my tam siedzimy, ale więc ten skazany tam rysuje, rysuje, rysuje. Tam widzę, że tam wychodzi naprawdę dzieło sztuki, bo to naprawdę było ładne. Nie? Mhm. Więc ja się zaczynam denerwować, bo się sobie myślę, kurczę, nie powiedziałam, że 15 minut, no i to jest mój błąd. Mhm. Nie? No bo w tym momencie, jeżeli mu powiem, ale Wystarczy. już koniec, to, no to ja podałam złą instrukcję. Więc jak on wyrysował, minęło chyba 20 minut. Ci wychowawcy już mówili, że no, za chwilę mamy tam, e, nie wiem, apel, coś tam, e, wizytację, musimy iść. A on e, siedział taki kompletnie niewzruszony, taki, ja miałam wrażenie, że on nawet czuje, że to zdenerwowanie i że wszyscy czekają, aż to skończy, więc on jeszcze dokładniej rysował to drzewo. I to był taki piękny, naprawdę pień, taki pochylony, taki... Zaczął robić światło cień. <śmiech> <śmiech> I, I jak, jak skończył, znaczy, zrobił ten światło cień i ja już tak stwierdziłam, że no dobra, nie, no dałam plamę, po prostu wezmę tą kartkę, już tak wyciągnęłam rękę, i mówię, że no, czyli rozumiem, że już koniec, i już tak prawie mu wyrywam tą kartkę, a on na mnie spojrzył i z takim absolutnym spokojem powiedział na mnie, nie, jeszcze będą listki. <laughs> I w tym momencie ten wychowawca powiedział: "Nie, nie będzie żadnych listków." Koniec. I tak wyszło. Znaczy właśnie nie wyszło mi pierwsze badanie w terenie, ale nauczyłam się, że rzeczywiście trzeba się dobrze przygotować, zapamiętać instrukcję, bo jeżeli spaprzemy tą instrukcję, to badanie po prostu nie możemy już później tego liczyć, ponieważ informacja była źle przekazana. Tak. Tak, o niezłe, niezłe. No to pewnie dobrze by też dodać tak dla pewnego wyjaśnienia, że test drzewa jest po prostu jednym z testów takich e, projekcyjnych, których, których psychologowie używają, chociaż chyba dzisiaj e, coraz rzadziej, ale ale, ale to różnie. w takich ośrodkach, jakiś takich mm -hmm. jeszcze w no, ich no, no, rodekach wiem, że to mm -hmm, też że, że to się no, pojawia. Pojawia, no. no. No dobra, to takie wspominki. Ale zanim przejdziemy do filmu, bo znaczy już trochę przejdę do filmu, no. bo teraz mi się już wspomniało, właśnie o tej psychologii sportu, trochę, że oglądałam ostatnio taki serial, znaczy ostatnio, to może było z pół roku temu, ale w tym wieku to już jest ostatni, <gry> który się nazywał Ted Laso. Było o, to, o trenerze piłki nożnej. Który przyjeżdża z Ameryki kompletnie nic o tym nie wie, no ale tam jest jakaś intryga wokół tego, że on ma być trenerem. No nieważne, to serial jest bardzo taki pogodny i fajny i ten trener jest cudowny. Ale w pewnym odcinku zatrudniają właśnie psychologa sportowego. Ja byłam tak ciekawa tego odcinka. I chyba po tym odcinku przestałam to oglądać. No nie! I z tego psychologa jakieś... właśnie zrobili takiego rentgena, tak? który przychodzi mm. po prostu. Raz, że to była bardzo nieprzyjemna kobieta, taka wręcz szorstka i taka rzucająca jak gdyby diagnozę na prawo i lewo. Ale. No, widziała człowieka po raz pierwszy, raz że mówiła tam chyba w czterech językach, po tam z wszystkimi zawodnikami w ich rdzennym języku, że tak powiem, rozmawiała i to już stwierdziłam że za zdrości, że już nie będę tego oglądać i że to jest w ogóle jakaś bujda. Ale właśnie to było takie, że jak gdyby jedno spotkanie i, i przełom, i każdy wychodził z pierwszego spotkania i jak gdyby. Naprawiony. Uzdrowiony. Tak, uzdrowiony, mm -hmm. naprawiony e, cud miód i orzeszki. Nie, nie, no to tak nie działa. Ja tak sobie myślę, że spoko, żeby też jeszcze wybrzmiało z tej naszej rozmowy dzisiejszej, że z jednej strony faktycznie te studia kształcą, ale że psycholog też człowiek i, i no, no, myślę sobie, że to jest jedna w ogóle z naszych takich intencji podcastowych, ale, ale już przy okazji tego odcinka, żeby też trochę jednak odczarowywać ten, ten zawód, czy też te role, no, bo nie jesteśmy żadnymi tam, nie wiem, właśnie cudotwórcami, jasnowidzami, nie mamy jakichś niebywałych mocy, że dotkniemy kogoś i już, albo właśnie pierwsze spotkanie działa cuda. No nie, nie, że mamy pewną wiedzę, ale ale ona ma swoje ograniczenia, a my też jesteśmy tylko ludźmi. A z drugiej strony, nawet jeżeli wiedza, już nawet nie chodzi, że wiedza ma swoje ograniczenia, bo ona ma, ale załóżmy, że nawet robimy wszystko jak trzeba, zgodnie ze sztuką i tak dalej, to no, nasi klienci, pacjenci, odbiorcy, czy jakby to już nie wiem, jaka nazwa jest taka ludzka, osoby, które przychodzą, mają też bardzo różną gotowość w przyjęciu tej pomocy i, i znajdują się w bardzo różnych momentach życia, w których czasami to tak jest, nie? Że, że, się, że nie wiem, pracujesz z kimś latami i i Ten ktoś nagle zaskakuje mimo może mówiłaś to już z pięćdziesiąt razy i na ten, i na ten spo, sposób, ale akurat tego dnia nie wiem słońce poszło z tej strony albo coś innego się wydarzyło, powiązało i nagle jest to klik. Mhm. No właśnie bo to może być też o tym, że coś się podziało, ale że może też właśnie coś takiego też w psychice już zaszło nie, że ten pięćdziesiąty raz y, 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 musiał się pojawić y, jakby Albo inaczej, że te wszystkie poprzednie razy były potrzebne, żeby ten 50 raz mógł zadziałać, nie? Że ten sam splot wydarzeń i okoliczności bez tych poprzednich 49 nie dałby tego efektu dzisiaj. No, albo też już idąc dalej, że relacja emocjonalna z, nie wiem, psychologiem, psychoterapeutą czy innym pomagaczem jest na tyle już bezpieczna, że można było pewne rzeczy już przyjąć w bezpieczny sposób. I czasami to od tego zależy, a nie od nie wiadomo jak siły teorii, czy, czy metody techniki, i tak dalej. A tego jest mnóstwo, ale to już idźcie na studia, to Ach, przeżyjcie to sami, a później żałujcie. <śm> 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 albo nie. Albo nie. To co? Polecajki? Jeśli podoba Ci się to, co nagrywamy. Daj nam koniecznie znać. Wszystkie subskrypcje, lajki i Twoje komentarze to dla nas wiatr w żagle. One naprawdę mają znaczenie. Możesz też pomóc nam realizować kolejne odcinki, dołączając do społeczności Patronite. Lub, jeśli wolisz, możesz postawić nam kawę na Buy Coffee 2 Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteś z nami. Mamy do polecenia dwa filmy. Jeden to jest film. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham? Dzięki, Hania. No, kocham cię no. bardzo. Ale Cześć przy okazji to jest też tytuł filmu. To jest film, który tak naprawdę pokazuje przebieg psychoterapii rodzinnej. Teraz tak, bo to, 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 to jakoś gdzieś chyba mi nie, nie, nie zostało wcześniej w głowie. W każdym razie, rolę psychoterapeuty odgrywa jeden z bardziej znanych polskich psychiatrów i psychoterapeutów, Bogdan De Barbaro. I jakby też no, polecamy ten film właśnie dlatego, że on daje taką realną wizję tego, w jaki sposób właśnie psychoterapia może wyglądać, że też właśnie pan profesor tutaj uczestniczył jednak w, w, no, w tworzeniu tego filmu i że to jest taki realny obraz. Tak, że on się tam naprawdę bardzo wczuwa i on reaguje tak, jakby reagował w gabinecie. Więc to nie jest jakaś, właśnie to jest dlatego ciekawe, że to nie jest jakaś wizja, bo często psychologowie czy psychoterapeuci są pokazywani w serialach, i, i mimo wszystko w większości jest to jakieś takie. Jest jakaś wizja twórcy, tak? nie? albo właśnie wizja twórcy, albo jakaś próba odtworzenia czegoś przez aktora, który w, w tej roli nie występuje jakby na co dzień. A tutaj fajne jest to, że, no, że właśnie. Pan profesor jest po prostu prawdziwy, bo, bo on ro robi to na co dzień od wielu lat. Mhm. I to to jeden film. A drugi? Polecam go? Ja mam go polecać. A, tak. Dobra, myślałam, że się tym podzielimy. E, drugi film to jest e, stosunkowo chyba nowa produkcja Netflixowa. I film ma tytuł. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytam. Stuc. I to jest film, który też pokazuje tutaj już właściwie prawdziwą relację psychoterapeutyczną, bo. Jeden pacjent, który jest aktorem, no w rzeczywistości, w zasadzie zaprasza swojego psychiatrę i psychoterapeutę do tego. Jest też psychiatrą? Nic nie pomyślałam teraz? Tak. Tak, zaprasza swojego psychiatra i psychoterapeutę właśnie do, do takiego wspólnego nagrania tego filmu na temat na temat metod, które ten psychoterapeuta stosuje, na temat tego, jak, jak ta ich relacja działa. No z takim pomysłem, właśnie, żeby to puścić w świat. Mhm. Sztuk. Fajny jest ten serial. Serial to jest film. E, bo to jest taka bardzo autorska metoda e, tego psychiatry. E, I co, co mnie bardzo e, jakoś tam poruszyło, że on jest taki pewny tego, e, że, że tak jak my tutaj bardzo często robimy takie właśnie, to zależy, ale my nie wiemy, ale o wy wiemy, wiemy, ale może nie wiemy, ale co. Może, tak? może, może jest tak, a ja a może inaczej, może wcale nie aż tak. To on tak nie brzmi. <śmieniu> Wyjrzyjcie to, bo on tak nie brzmi. Bo on mówi, jeżeli będziesz tak robił, to na pewno ja gwarantuję, że ci się to uda. Ale pamiętam, to była twoja konkluzja, ale ja ją dzisiaj przytoczę, Aha. że mu było łatwiej tak funkcjonować, bo z lekarzem. <śmieniu> tak, 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 tak. No, to są minusy, chyba właśnie, jednak yy, i cienie takiego psychologicznego podejścia, że... Kurde, ale wiesz co, wiesz, że ja wcale nie wiem, czy to są minusy. To znaczy ja oczywiście czasami chciałabym być taka pewna, jak, jak ten psychoterapeuta w, w tym filmie, ale ja chyba jednak lubię tę swoją ostrożność. Znaczy to nie, nie zawsze, ale, ale ona ma też swoje plusy. Okej. Okay. Gdzieś mi odjechała. Milczę. <laughs> Widzę. <laughs> <laughs> Um, tak, pewno tak, ale ja mu tak strasznie zazdroszczę, że aż nie mogę nic powiedzieć. To co? To kończymy na dziś. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.